Klątwa Kennedy, czyli potoczna nazwa wykreowana przez media do opisywania serii tragicznych wydarzeń, które wystąpiły w kręgu rodziny Kennedy. Właśnie tego rodu trzymają się od 80 lat nieszczęścia owocujące tragicznymi wydarzeniami. Łącznie aż 17 niezwykle katastrofalnych wydarzeń i o wszystkich dziś Wam opowiem. Zaczynamy od rodzeństwa Johna Kennedy'ego. Wszystko zaczyna się od urodzonej w 1918 roku Rosemary Kennedy. W wieku 23 lat, poddana zabiegowi lobotomii, została umieszczona w zakładzie opiekuńczym. Na skutek operacji miała problemy z chodzeniem i mówieniem. Testy na inteligencję wyraźnie wskazywały upośledzenie umysłowe. Jej ojciec utrzymywał w tajemnicy informacje o stanie zdrowia córki w obawie, że prawda może zrujnować karierę polityczną jej braci oraz zburzyć obraz idealnej rodziny. Od 1949 roku do śmierci mieszkała na terenie szkoły specjalnej w zbudowanym dla niej i dwóch pielęgniarek domku. Najbliższą dla niej osobą była siostra Eunice Kennedy, która jako jedyna regularnie ją odwiedzała. Rosemary zmarła śmiercią naturalną w 2005 roku. Owy zabieg lobotomii miał miejsce w 1941 roku. Już 3 lata później tragedia dotknęła Józefa, brata Johna Kennedy'ego i Rosemary Kennedy. Joseph Patrick Kennedy był najstarszym z rodzeństwa, porucznikiem US Navy. Podczas II wojny światowej walczył jako pilot bombowców, m.in. brał udział w inwazji w Normandii. Zginął w 1944 roku, uczestnicząc w tajnej akcji, podczas której próbowano zniszczyć niemieckie umocnienia wojskowe oraz działa V3. Samoloty wypełnione trotylem miały zostać skierowane prosto na niemieckie umocnienia, a piloci mieli wyskoczyć z nich w ostatniej chwili. Samolot Kennedy'ego nigdy nie doleciał do celu. Trotyl wybuchł w powietrzu, a on sam zginął. To druga osoba z rodzeństwa liczącego 8 osób. Trzecia z rodzeństwa była Kick Kennedy. Jej mężem był William Cavendish. 5 tygodni po ślubie jej mąż wyruszył do Francji, angażując się w działania wojenne. 4 miesiące po ślubie Cavendish został zabity podczas walk w Belgii przez niemieckiego snajpera. Kick zginęła 13 maja 1948 roku w katastrofie lotniczej samolotu. Patrick Kennedy to syn Johna Kennedy'ego, urodzony 7 sierpnia 1963 roku. Podczas gdy jego ojciec był na pokładzie Air Force One, Patrick urodził się z pomocą cesarskiego cięcia 5,5 tygodnia przedwcześnie. Krótko po urodzeniu u małego Kennedy'ego wystąpiły objawy choroby błony szklistej, obecnie nazywane zespołem zaburzeń oddychania niemowląt. Niemowlę zostało szybko ochrzczone i otrzymało imię Patrick na cześć swojego dziadka. Kennedy zmarło 9 sierpnia o 4:04 pomimo desperackich wysiłków medycznych, aby go uratować, i przeżył 39 godzin i 12 minut. W chwili śmierci niemowlęcia prezydent John Kennedy, jego ojciec, przebywał poza salą. Niecałe pół roku później, 22 listopada 1963 roku, do syna dołączył ojciec. W piątek 22 listopada około godziny 11:50 samochody z prezydentem Kennedym ruszyły z lotniska Love Field. Była to część kampanii wyborczej. Około godziny 12:30 limuzyny przejeżdżały Ross Avenue w kierunku hotelu Dale Plaza, mijając magazyn książek. W tym momencie do prezydenta dodano kilka strzałów, a on sam złapał się za szyję i krzyknął: Boże, zostałem trafiony. Pierwsza z kul trafiła Kennedy'ego w szyję, druga trafiła w głowę, rozrywając jego czaszkę. Przez niespełna pół godziny próbowano jeszcze ratować życie Kennedy'ego, lecz bezskutecznie. Wkrótce potem, po godzinie 13, dr Kemp Clark, wyszedłszy z sali operacyjnej, oświadczył, że prezydent nie żyje. Czwarty z 8 rodzeństwa. Jego brat Robert Kennedy często towarzyszył mu w najgorszych chwilach. Był zresztą prokuratorem generalnym USA. W 1968 roku Robert Kennedy oświadczył, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę. Po spotkaniu z działaczem społecznym Cezarem Chavezem, który prowadził strajk głodowy, postanowił jednak w wyborach wystartować. Pomimo wysokiej rozpoznawalności Kennedy'ego, McCartney wygrał większość pierwszych praw wyborów, w tym w jego ojczystym stanie Massachusetts, i kilka praw wyborów, w których on i Kennedy byli w bezpośredniej konkurencji.
Finalnie Kennedy wygrał prawybory Partii Demokratycznej, wygłosił mowę zwycięską w Kalifornii i 5 czerwca 1968 roku został postrzelony. Zmarł dzień później, 5 z 8. W kolejnych wyborach wystartował kolejny z braci, Ted Kennedy. Ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w 1972 roku, w końcu wycofując się na skutek skandalu związanego z wypadkiem samochodowym nieopodal wyspy Martha's Vineyard. Jego samochód zjechał z mostu, a w wypadku zginęła sekretarka Johna i Roberta Kennedy'ego. Syn Roberta Kennedy'ego, Joseph Kennedy, 13 sierpnia 1973 roku spowodował wypadek, w którym pasażerka samochodu Pam Kelly, partnerka Davida Kennedy'ego, czyli brata Josepha, została całkowicie sparaliżowana. Już pół roku później syn Teda Kennedy'ego, Edward, zachorował. Zdiagnozowano u niego kostniaką mięsaka w prawej nodze. Noga została chirurgicznie amputowana 17 listopada 1973 roku. Tego samego dnia jego ojciec odprowadził swoją siostrzenicę Caitlin do ołtarza na jej ślubie i pośpieszył z powrotem do szpitala. Tragedia dotknęła również syna Roberta, Davida. Urodził się 15 czerwca 1955 roku. Po tym, gdy zamordowano jego ojca, Roberta, wpadł w nałóg narkotykowy. Często widywano go na dyskotekach na Manhattanie z szeregiem atrakcyjnych kobiet. Zażywał kokainę. Wiosną 1984 roku Kennedy zakończył miesięczny pobyt w szpitalu w Minneapolis. 19 kwietnia poleciał do Palm Beach na Florydzie na Wielkanoc, gdzie zebrało się kilku członków Kennedy. Kennedy zameldował się w pokoju i spędził kilka następnych dni na imprezowaniu. 25 kwietnia personel udał się, aby sprawdzić stan jego zdrowia pod naciskiem zainteresowanych członków rodziny. Został znaleziony martwy na podłodze w swoim apartamencie z powodu przedawkowania kokainy. Jak wcześniej wspominałem, jeden syn Roberta spowodował wypadek, paraliżując kobietę, drugi przedawkował narkotyki, trzeciemu też przydarzyła się straszna rzecz. Michael Kennedy zmarł 31 grudnia 1997 roku jeżdżąc na nartach. Nie nosił kasku ani innego wyposażenia ochronnego. Rozpędzony uderzył w drzewo około godziny 16:15, zmarł o 17:50. John Kennedy Jr., syn Johna Kennedy'ego, zginął 16 lipca 1999 roku w wypadku pilotowanego przez niego samolotu na Atlantyku. W katastrofie razem z nim zginęły jego żona i szwagierka. Ekipy poszukiwawcze zlokalizowały wrak samolotu po 15 godzinach, a zwłoki wydobyto po południu 21 lipca. Tego samego wieczora dokonano autopsji, która wykazała, że przyczyną śmierci całej trójki był wstrząs wywołany uderzeniem samolotu o wodę. Zaraz potem zwłoki zostały skremowane, a następnego dnia rano prochy rozsypano nad oceanem. Kara Kennedy, córka Teda Kennedy'ego, zmarła 2 lata po ojcu. Kennedy doznała śmiertelnego zawału serca w klubie fitness w Waszyngtonie po codziennym treningu w wieku zaledwie 51 lat. Był to rok 2011. Mary Richardson Kennedy, żona Roberta Kennedy'ego juniora, została znaleziona martwa 16 maja 2012 roku. Jej śmierć została uznana za samobójstwo przez powieszenie. Raport z sekcji zwłok ujawnił, że miała leki przeciwdepresyjne w swoim układzie krwionośnym. Tragicznie zakończyło się życie również 2 wnuczek Roberta Kennedy'ego. Saori zmarła po przedawkowaniu narkotyków, a Maeve wraz z synem utonęli wskutek przewrócenia się kajaku. Było to 3 września 2020 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o klątwie Kennedy'ich. Dajcie również znać, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowych Historii, grupę na Facebooku, na Osi Czasu oraz kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.